Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Równie serdecznie jak zawsze, ale w trochę szczególny sposób, bo mamy dzisiaj ostatni webinar pierwszego roku funkcjonowania Odpornej Szkoły dla Dyrektora. I to jest taki czas rozmaitych podziękowań, próśb związanych z informacjami zwrotnymi i takich działań, które z jednej strony pozwolą nam zamknąć ten rok wspólnej pracy z Państwem, a jednocześnie pozwolą myśleć o planowaniu roku przyszłego. Stąd ta szczególna serdeczność w dniu dzisiejszym. Jak zwykle chcę zacząć od informacji o sponsorze naszego działania, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzięki centrum możemy tutaj funkcjonować. Jest to znana Państwu instytucja, która z jednej strony inspiruje, bo publikujemy blog i cały szereg treści, które mogą być użyteczne z punktu widzenia nauczycieli, ale też dyrektorów szkół na naszym blogu. Dostęp do tego można mieć również przez Facebook. Proponujemy także szkolenia dla nauczycieli i w przyszłym roku również dla dyrektorów szkół oraz cały szereg programów, które rozwijają ofertę edukacyjną szkoły. Zdecydowana większość tych programów, mam wrażenie, około 90% czy nawet więcej, to są działania bezpłatne, realizowane dzięki zewnętrznym sponsorom. Tutaj jest sporo liczb o nas, ale pewnie już Państwo nas znają, więc nie będę ich tutaj wyliczał i powtarzał. W każdym razie jest to poważna, duża organizacja, która ma wpływ na funkcjonowanie polskiej oświaty. Powiem może tylko o tych 10 tysiącach szkół, które na różne sposoby współuczestniczyły w naszych działaniach, korzystały z naszego wsparcia, ale też wspólnie zastanawiały się nad tym, co będzie w edukacji w przyszłości. 10 tysięcy szkół to jest właściwie ponad 1/3 wszystkich. Zatem znamy życie, o tak mógłbym powiedzieć. Tutaj dla Państwa taka krótka, bardzo syntetyczna informacja o obszarach programowych. Obszary programowe w centrum to są takie części, choć nie fizycznie wyodrębnione, które zajmują się różnymi obszarami i różnymi programami. To, na co szczególnie chcę zwrócić uwagę, to Pomagaj się uczyć. To jest obszar programowy, w którym my się również znajdujemy w ramach szkoły uczącej się, ale są także takie typowe dla Centrum Edukacji Obywatelskiej i wiążące się nawet nazwą z przeszłością i historią organizacji obszary, jak na przykład Angażuj Obywatelską, gdzie jest Szkoła Demokracji i Młodzi w Akcji. Odpowiadaj na globalne wyzwania. To są programy dotyczące obszaru ekologii, naszej planety, ale też obszary społeczne, uchodźcze. Wyjaśnij politykę. To też jest taki rdzeniowy program centrum, który jest związany z, pamiętam, przez część z Państwa, tak zwanym KOS-em, który był pierwszym przedsięwzięciem związanym z uczeniem uczniów i uczennic uczestniczenia w życiu publicznym, w życiu społecznym. Ucz otwartości to jest taki ważny obszar dotyczący wychowania. Też tutaj mamy kilka programów i otwieraj na kulturę. Także jest w czym uczestniczyć. Bardzo serdecznie zachęcam do wchodzenia na rozmaite nasze internetowe kanały, gdzie można szybko dostać wiedzę i skorzystać z programu, jeżeli ten obszar byłby dla Państwa interesujący. No właśnie, ten czas podziękować. Bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, tym, którzy byli na jednym webinarze, tym, którzy przyszli na ten pierwszy raz, tym, którzy byli na 2, 5 i każdej innej liczbie, którą mógłbym wymienić od 1 do 11, bo dzisiejszy jest 11 webinarem. Dziękujemy za uczestnictwo w tych naszych przedsięwzięciach, ale też prośbę mam bardzo dużą. Chciałbym poprosić Państwa o
wypełnienie ankiety. Tej ankiety, w której proszę o to, żeby Państwo wypowiedzieli się na temat formy webinariów w ramach odpornej szkoły dla dyrektora, treści, które tam są poruszane, terminu i wszystkiego, co Państwo chcieliby nam powiedzieć na temat tego, w jaki sposób można, w jaki sposób możecie i na ile to jest dla Was wygodne, korzystać z tej naszej propozycji. Tutaj jest taki skomplikowany literkowo-cyferkowy zapis, gdzie ta ankieta jest, ale nie liczę na to, że Państwo to przepiszą, ale liczę na to, że Państwo zajrzą do czatu, dlatego że tam będzie dostępny link, który można kliknąć. Zachęcam do kliknięcia, nie do wypełniania teraz, ale po to, żeby już był otwarty i w wolnej chwili państwo zechcą go wypełnić. No właśnie, i jeszcze druga prośba, taka już bardzo szczegółowa, być może znajdzie się na to miejsce w ankiecie, ale jeżeli komuś z Państwa przyszłoby do głowy, że chcecie czegoś konkretnego, potrzebujecie czegoś, byłoby dla Was ważne, w webinarze pierwszym w duchu nowego roku szkolnego, który będzie 31 sierpnia. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa mimo takiego gorącego czasu znajdzie moment, żeby do nas wejść. Co Wy byście właściwie chcieli podczas tego webinaru usłyszeć, no i też zobaczyć? Tutaj zapisałem takie trzy kluczowe pytania. Co Cię wzmocni? Co da nadzieję? Co wyposaży na nowy rok szkolny? Ja wiem, że webinaria to nie jest taka rzecz, która jest no, kluczowym źródłem siły dyrektora, ale być może ta społeczność też taką siłę może wzmocnić. Jeżeli coś Państwu przychodzi do głowy już teraz, że warto by było wtedy zrobić, to bardzo proszę wpisać to w czat. My będziemy mieli możliwość później przejrzeć te wpisy i będzie to miało wpływ na nasze decyzje dotyczące przyszłego roku. O tej ankiecie, o której mówiłem wcześniej, chcę jeszcze powiedzieć, że ona dla nas jest kluczowa właśnie ze względu na to, że te doświadczenia Państwa z nami w tym roku szkolnym są dla nas formacyjne. Od nich zależy, w jaki sposób ukształtujemy ten przyszły rok. I to, tak jak powiedziałem, od takich banalnych spraw jak termin po prostu, czy też godzina, aż do tematyki, ekspertów, pewnej formuły tych webinariów, którą możemy już teraz zmienić nie w oparciu o pewien pomysł, który mieliśmy, ale w oparciu o doświadczenia. Dlatego tak bardzo, może trochę natrętnie, proszę Państwa, żeby zechcieli kliknąć i wypełnić tę ankietę, ale to naprawdę jest dla nas ważne, żeby dopasowywać się do Was bardziej w pełny sposób. Zatem poproszę o wypełnienie ankiety. Jeśli ktoś ma pomysł i wie już teraz, co chciałby 31, kogo zobaczyć, kogo usłyszeć, jaki temat obracać w głowie razem z nami, to bardzo proszę o wpisanie tego na czat. I jeszcze jedna informacja, trochę dużo ich jak na początek. Nasi prelegenci czekają, ale mam nadzieję, że jeszcze wytrzymają chwilkę. Chcę również Państwa bardzo serdecznie zaprosić, jeżeli ktoś nie uczestniczy w letniej szkole dyrektorów, która zaczyna się jutro, to jest również możliwość wzięcia udziału w tak zwanej edycji otwartej, także dla dyrektorów, którzy nie uczestniczą w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Rzecz będzie się działa 18 i 19 sierpnia. Jest to wydarzenie, które z jednej strony będzie wypełnione z wieloma treściami, które uznajemy za istotne i też słyszymy od dyrektorów, że ich wzmacniają. Jeden główny wątek tematyczny to jest drużynowość, czyli budowanie współodpowiedzialności nauczycieli za funkcjonowanie, jakość, relacje, które buduje szkoła w swoim otoczeniu, tak żeby dyrektor nie był sam, nie czuł się nigdy sam. A drugi wątek to wychowanie, ale wychowanie rozumiane bardziej jako przyzwyczajanie uczniów, czy tworzenie przestrzeni, w której uczniowie i uczennice będą mogli też brać odpowiedzialność za swój rozwój i wspólnie z resztą społeczności szkolnej na rzecz tego rozwoju
na rzecz tego rozwoju działać. No tutaj są wątki profilaktyki, ale też oceniania z zachowania rozmaitych takich rzeczy, które mają wpływ na działanie uczniów i uczennic w szkole i na ich rozwój, rozumiany nie tylko jako zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, ale też przygotowywanie do życia. Mam wrażenie, że to są tematy istotne, ale będzie to też okazja po prostu do spotkania z jednej strony z nami, trochę zaprzyjaźnienia się z CEO, zdobycia informacji o programach, które oferujemy, a też po prostu spotkania z osobami, które robią to samo co ja, tylko w trochę innych realiach, innymi dyrektorkami i dyrektorami. Hotel jest przyjemny, miejsce też, zarówno na deszczowe, jak i słoneczne dni, bo hotel jest położony w takim starym parku, jest tam trochę wody, nad którą można usiąść i porozmawiać, albo robić to, na co się ma ochotę w tak zwanym czasie wolnym. Bardzo serdecznie zapraszam. Rzecz się dzieje w Falentach pod Warszawą. Łatwy dojazd do miasta, jeżeli ktoś chciałby to połączyć z wizytą w stolicy, a nie jest z tej stolicy, bo takich dyrektorów też mamy, to będzie na to okazja. Bardzo serdecznie zapraszam. Również na czacie mają Państwo link do formularza, kwestionariusza takiego pozwalającego uzyskać zaproszenie na tę konferencję. Ta konferencja jest płatna, ale wyobrażamy sobie, że jest to cena taka, powiedziałbym, dostępna z punktu widzenia dyrektorów. Państwo zresztą sami ocenią. Można ten wydatek zaklasyfikować do 0,8% przeznaczonego na doskonalenie nauczycieli, bo jest to działanie na rzecz doskonalenia Państwa warsztatu pracy. Więc serdecznie zapraszam. Proszę też może kliknąć, jeżeli chcecie. Jeżeli się nie zdecydujecie, to oczywiście po prostu wyłączycie sobie okienko. Są tam informacje o konferencji, takie dane, które pozwolą decyzję podjąć. Tutaj jest informacja o treściach, ale już trochę o tym mówiłem, więc pozwolę sobie pominąć. W trakcie webinarium, kiedy będą się wypowiadały nasze gościnie i nasz gość, bardzo prosimy o zadawanie pytań, jeżeli one przyjdą Państwu do głowy. Nie jestem pewien, czy za każdym razem będziemy mogli na nie odpowiedzieć od razu, ale nawet jeżeli nie, to będą miały wpływ na nasze dalsze decyzje dotyczące tego, co się będzie pojawiało w kolejnych naszych spotkaniach. Zatem zachęcamy do zadawania pytań, ale w sumie nie tylko pytań. Zachęcamy też do dzielenia się swoimi opiniami, wątpliwościami, pytaniami, ale też i dobrymi praktykami. Macie tutaj Państwo około 100, bardzo zresztą jestem dumny z tej liczby, bo przecież są wakacje, a Państwo przyszli do nas i nam zaufali. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję. Więc macie około setki koleżanek i kolegów. Zatem warto, jeżeli chcecie czegoś się dowiedzieć albo się z nimi podzielić, to czat jest dobrym miejscem, żeby tam różne rzeczy wpisywać, a pozostali to zobaczą, być może odpowiedzą, a być może się zainspirują. Także bardzo, bardzo zachęcam. No i teraz kończę już mój przydługi wstęp. Bardzo dziękuję za przybycie, za przyjęcie zaproszenia naszym prelegentkom i prelegentowi. Gościmy Basię Dubiecką-Kruk, którą Państwo byliście na pierwszym webinarze z naszej sieci i którymś z środkowych, już nawet nie pamiętam którym, i nas śledziliście, to Basię poznaliście. Basia jest ekspertem, który zajmuje się rozmaitymi obszarami funkcjonowania oświaty. Jest matematyczką, ale taką, która o matematyce potrafi mówić w sposób niezmiernie zachęcający nawet dla osób, które nie czują się szczególnie uzdolnione w tych obszarach. Jest trenerką oświatową, moderatorką Design Thinking. Być może jeszcze coś o sobie powie. Ja osobiście bardzo chętnie korzystam z pomocy wiedzy Basi, która jest taka, bym powiedział, ekspercka, ale wyważona i bardzo dopasowana do praktyki. Bardzo dziękuję za przybycie Urszuli, która jest dyrektorką szkoły podstawowej w Piastowie. Jest osobą, która z Centrum Edukacji Obywatelskiej od dawna współpracuje.
jest, uczestniczy wraz ze swoją szkołą w klubie szkół uczących się, prowadzi szkołę praktyk dla szkoły edukacji. Ula jest, że tak powiem, moim bezcennym odkryciem, jeśli chodzi o łączenie tego, co jest pewną ideą dobrej i nowoczesnej edukacji, z realiami pracy w dużej szkole pod Warszawą, a więc taką, która mierzy się z tymi wszystkimi stołecznymi wyzwaniami. Bardzo dziękuję, Ulu, za przybycie. I Mateusz Marciniak. Mateusz jest dyrektorem z innego środowiska, nieco, znaczy środowiska w sensie geograficznym i społecznym, bo jest to szkoła w niewielkiej miejscowości, ale Mateusz z tej niewielkiej miejscowości już wielokrotnie w różnych kontekstach pojawiał się na takim ogólnopolskim szkoleniowym forum dla dyrektorów. Mam osobiste doświadczenie współpracy z Mateuszem już w drugiej organizacji, bo wcześniej, kiedy pracowałem w ośrodku doskonalenia nauczycieli, który również proponował, miał ofertę dla dyrektorów, to także z Mateuszem współpracowaliśmy. Mateusz przygląda się współpracy z nami. Słyszałem, że jest też zainteresowany o takim trochę bliższym kontakcie z CEO, nie tylko webinarowym, w roli eksperta. Zatem bardzo się cieszę, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. No właśnie, minął rok szkolny 2021-2022. No formalnie jeszcze nie minął, dlatego że toczą się rozmaite jeszcze procedury, umykają się egzaminy, formalnie rok się skończy z końcem sierpnia, ale tak duchowo to już się powoli z nim żegnamy. I pierwszą rzeczą, o którą bardzo chciałbym zapytać naszą dyrektorkę i dyrektora, to z czym ten rok kończycie? Jaki ten rok dla Was był? Ale też pomyślałem sobie, że warto zadać takie pytanie, jak myślicie o swojej szkole po tym roku? Czego się wspólnie z nauczycielami, rodzicami, a może też uczniami nauczyliście? Chciałbym prosić o takie krótkie podsumowanie swojego doświadczenia. Zapraszam, od Uli zacznijmy. Witam Państwa, witajcie wszyscy znajomi i za chwilę może kolejni znajomi. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj spotkać się z Wami facebookowo, od jutra z większością prawdopodobnie w szkole letniej dyrektorów, a ci, którzy rzeczywiście jutro nie będą z nami, to ten sierpniowy termin jest wart rozważenia, także naprawdę gorąco polecam. Jak minął ten rok? Przede wszystkim jestem bardzo zadowolona, że w ogóle minął, przyznaję, i że wszyscy dotarliśmy do 24 czerwca. No nie był łatwy, ale o tym, że nie było łatwo, to może wszyscy wiemy i pamiętamy dlaczego. Pierwszy semestr minął nam pod hasłem pandemii i pod hasłem, przynajmniej w mojej szkole, głównie nauczania hybrydowego, więc troszkę to było łączenie wody z ogniem, poszukiwanie nowych rozwiązań, właśnie tych hybrydowych, o których być może już za chwilę jeszcze Państwu powiem. Natomiast to było fajne wyzwanie, ale niezwykle męczące. Później była sytuacja trudna, lutowa, kiedy pojawiły się w szkole dzieci ukraińskie. A moja szkoła rzeczywiście przyjęła dużo dzieci ukraińskich. To był moment, kiedy część dzieci się pojawiała, część znikała. Piastów jest sypialnią Warszawy, stąd wszystkie zjawiska, które dotyczyły transferu dzieci ukraińskich, dotyczyły również mojej szkoły. Co nie znaczy, że nie mam naprawdę sporej grupy dzieci, które zostały z nami. Później próbowaliśmy wracać do normalności. I trochę się nam to udało. Staraliśmy się nadrobić wszystko, co można było nadrobić w tym czasie, a więc zadbać i przyjrzeć się dzieciom, ich relacjom, ich funkcjonowaniu. W międzyczasie staraliśmy się nie zapomnieć o tym, co w szkole najważniejsze. Zrobiliśmy
po 10 latach od ewaluacji profil szkoły. Staraliśmy się z dziećmi i rodzicami być w dużym kontakcie, więc generalnie myślę, że rok szkolny minął dobrze. Nie mieliśmy żadnych dużych strat, natomiast przyglądaliśmy się sobie, wspieraliśmy się, dbaliśmy o nasze relacje. Stąd myślę, że zasłużony odpoczynek teraz dla uczniów, rodziców i nauczycieli rozpoczyna się bądź rozpoczął się już. Ula, a gdybyś miała powiedzieć po tym roku, gdyby cię ktoś zapytał, jak dobra jest to szkoła, to jakbyś ją oceniła, na co byś zwróciła uwagę? O czym byś powiedziała? Czemu ta szkoła jest dobrą szkołą? Myślę, że jest kilka kryteriów, które bym wzięła pod uwagę. Po pierwsze, oczywiście zaczęłam troszkę już o tym mówić. Pamiętajmy o tym, że każda szkoła jest osadzona w pewnym kontekście, w pewnych realiach. I ta moja szkoła osadzona w tych realiach i w tym kontekście rzeczywiście sprostać musiała bardzo wielu wyzwaniom. Czy jest dobra? Mam na to kilka dowodów formalnych i kilka dowodów nieformalnych. Formalne to na przykład, że chcecie z nami współpracować. Jesteśmy szkołą laboratoryjną, jesteśmy szkołą praktyk dla szkoły edukacji. To są wszystko rzeczy, które świadczą o tym, że czy też zadania, które realizujemy dodatkowo potwierdzające, że jesteśmy szkołą dobrą. Oczywiście o tym, że jesteśmy szkołą dobrą, świadczyć będą też wyniki egzaminów, ale też relacje, ale też to, jakie innowacje mamy w tej szkole. To wszystko potwierdza o tym, że jesteśmy szkołą dobrą. Zapytaliśmy w profilu, który zrobiliśmy w grudniu, zapytaliśmy wszystkich o to, co sądzą o naszej szkole. Mamy też pytania i też odpowiedzi z badań zewnętrznych, które dotyczą naszej szkoły, badań wieloletnich, na przykład zakończyliśmy teraz badanie dotyczące teorii umysłu, objęliśmy nim wszystkie dzieci od klasy pierwszej do trzeciej, one się zakończyły, prowadził je zespół badawczy z Uniwersytetu Warszawskiego i też czekamy na potwierdzenie, to będą też formalne badania, tak? Ale też mamy zakończenie roku szkolnego, gdzie po raz pierwszy mogliśmy się spotkać z rodzicami, uczniami w szerszym gronie niż to było ostatnimi laty. Z niektórymi widzieliśmy się po 2 latach. To było naprawdę rozczulające, wspaniałe, pełne dobrych emocji, pełne dobrych słów, a więc zadbaliśmy o podtrzymywanie relacyjności tej szkoły, co świadczy o tym, że była dobra. No, krótki opis naszych działań ukazał się w Szkole Poza Horyzont, publikacji, której też Centrum Edukacji miało swój wielki udział. Także myślę, że jest sporo dowodów na to, że jesteśmy dobrą, co nie znaczy, że nie jesteśmy w procesie dochodzenia do bycia jeszcze lepszą. Jasne. Dziękuję. A jak u Ciebie, Mateusz? Trochę zmieniamy otoczenie, to geograficzne i społeczne środowisko. Jak to jest u Ciebie? Jak minął ten rok? Czego się o swojej szkole dowiedziałeś przez ten rok? Czego się może nauczyłeś razem z innymi? Dzień dobry Państwu i witam bardzo serdecznie. Ja tutaj nie powiem dużo nowych rzeczy, bo w zasadzie kilka takich ważnych, kluczowych kwestii, myślę, pojawiających się we wszystkich placówkach poruszyła, ale ja chcę powiedzieć coś innego. Początek tego roku szkolnego, on budził we mnie pewną taką trwogę. Przede wszystkim wychodziliśmy z pandemii, teoretycznie, prawda? To był czas, kiedy wchodziliśmy wreszcie w zajęcia stacjonarne. Oczywiście później pojawiły się pewne przygody, ale to budziło pewną taką trwogę. I drugi taki strach, który się we mnie pojawiał, to były kwestie związane z pracą nad motywacją uczniów. My pamiętamy, myślę, że większość z nas dyrektorów, pamiętamy, co się działo na przełomie maja i czerwca poprzedniego roku, kiedy dzieci po tym długim okresie pracy zdalnej, nauczania zdalnego wróciły do szkoły. Ta motywacja była na dosyć niskim poziomie. Wrzesień przyniósł takie bardzo pozytywne obserwacje, bo te dzieci fajnie, chętnie weszły w naukę i tak naprawdę ta nasza trwoga, ona gdzieś bardzo szybko się rozwiała. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie mimo tych wielu dynamicznych sytuacji, które się pojawiły w trakcie roku szkolnego, ja mogę powiedzieć, że ten rok był mimo wszystko spokojny. Dlaczego spokojny? Może dlatego, że
dyrektorzy szkół, większość z nas, my nauczyliśmy się już funkcjonować w takim dynamicznym, w takich dynamicznych realiach, które pojawiają się w oświacie, w edukacji, w szkołach, więc podchodziłem do tego bardzo, bardzo spokojnie, ale tak jak Ula powiedziała, pojawiło się kilka takich progów, które no, trzeba było przeskoczyć. I pierwszy to było oczywiście nauczanie hybrydowe, które pojawiło się u mnie w placówce bardzo szybko, bo to był tak naprawdę początek października. Później kolejny taki przeskok to było wejście znowu w nauczanie zdalne. I kolejne duże wyzwanie, to też Ula o tym wspominała, to było pojawienie się dzieci ukraińskich w szkole. No to było olbrzymie wyzwanie tych dzieciaczków. My nie jesteśmy dużą placówką, ale patrząc jakby proporcjonalnie, no to tych dzieciaczków ukraińskich u nas trochę się pojawiło. Tu duże znaki zapytania, jak z nimi pracować, w jaki sposób z nimi funkcjonować, czy oddziały przygotowawcze, czy oddziały ogólnodostępne. No wiadomo, że tutaj w pierwszym jakby procesie najbardziej decyzyjny był organ prowadzący. Odbywało się dużo rozmów z organem prowadzącym. Ostatecznie wszystkie placówki podległe i organ prowadzący, no zdecydowaliśmy, że jednak będą to oddziały ogólnodostępne, ale to znowu pociągało za sobą wiele różnych, no nazwijmy to, niedogodności, bo te dzieci rzeczywiście nie mówiły po polsku, bo te dzieci trzeba było w jakiś sposób oceniać, bo te dzieci trzeba było integrować, bo te dzieci trzeba było w jakiś sposób włączać, a nie oszukujmy się, te dzieciaki też w pewien sposób no były po przejściu jakiejś traumy, więc to było dosyć duże wyzwanie dla nas, dla szkół, przynajmniej dla mnie jako dyrektora i moich nauczycieli. I kolejny taki duży przeskok, który się pojawił, problem, który się pojawił, to myślę, że to była kwestia znowu zakończenia roku szkolnego i oceniania tych właśnie dzieci ukraińskich. To było dosyć kluczowe, w jaki sposób z nimi pracować, jak ich oceniać. I tutaj bardzo szybko z nauczycielami doszliśmy do takiego wniosku, że przede wszystkim kluczowe jest to, żeby te dzieci traktować jako dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. My wiemy, że dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to nie są tylko dzieci w jakiś sposób dysfunkcyjne, ale to są wszystkie dzieci, które tak naprawdę w pewien sposób różnią się od pozostałych. I to był dla nas taki klucz, myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć, że do sukcesu. To były te główne progi, te główne takie zagadnienia, nad którymi bardzo mocno skupialiśmy się w tym roku. No i oczywiście koniec roku i też to, na co zwróciła Ula, wielka radość tak naprawdę, bo ten koniec roku przyniósł nam ten moment, w którym wreszcie mogliśmy zafunkcjonować bardziej środowiskowo. Ja bardzo z dużą uwagą słuchałem tego, co mówiła Ula właśnie, że i podobne obserwacje, że tak naprawdę 2019 rok to był ostatni moment. Ja pamiętam dokładnie listopad 2019 roku, kiedy robiliśmy ostatnią uroczystość środowiskową, to była Akademia z okazji Dnia Niepodległości i później tak naprawdę nastąpiła duża przepaść, duże takie przecięcie tego kontaktu, tych relacji między szkołą a rodzicami, a uczniami. Mówimy o takim kontakcie bardzo, bardzo bezpośrednim. I wielka radość w momencie, kiedy mamy 24 czerwca, kiedy mamy zakończenie roku, kiedy tak naprawdę to zakończenie roku odbywa się w godzinach rannych i wydawałoby się, wszyscy pracują i nagle wchodzimy na salę gimnastyczną, a tam potężna rzesza rodziców, to taki dosyć duży uśmiech pojawił się we mnie, ale też w moich nauczycielach. Ja to bardzo mocno podkreśliłem, to też spotkało się. Wydaje mi się, że to tak to odebrałem, bo to było słychać z dużymi brawami i też taką dużą radością ze strony rodziców. No nareszcie jesteśmy sami, nareszcie możemy podzielić się tym wszystkim, nareszcie możemy wrócić do tych fajnych, pozytywnych relacji. Super, brzmi to dobrze i entuzjastycznie. Chciałem teraz Basię poprosić też o słówko. Co prawda, Basiu, nie jesteś dyrektorką, ja też nie, nikt nie jest doskonały, ale dwa słowa o tym roku. Dzień dobry, witam serdecznie, drodzy Państwo. No tak, nikt nie jest doskonały i o tym się przekonaliśmy dzisiaj w tym roku, że doskonałe też nie są realia. Dyrektorzy musieli się zmierzyć z ciągłą zmianą, wykazać kompetencją reakcji na te zmiany i tak postrzegam ten rok i tak postrzegam na podstawie rozmów z nauczycielami, z dyrektorami, konieczność reagowania na różne sytuacje. W tych sytuacjach i Mateusz, i Urszula
mówili już wcześniej. I tutaj warto zwrócić uwagę, że dyrektor, nauczyciele z takiego trybu refleksyjnego praktyka, który zajmował się przede wszystkim kiedyś diagnozą, ocenianiem, patrzeniem na ucznia przez pryzmat kompetencji, przez pryzmat wiedzy i umiejętności poznawczych, teraz musiał się dyrektor, nauczyciele pochylać również nad tą kwestią emocjonalną, nad tymi płaszczyznami związanymi z relacjami. Te relacje też były tutaj ważne. Sama doświadczyłam pierwszego festynu w szkole po bardzo długiej przerwie, tych emocji, tej radości. Podobnie z zajęciami dla nauczycieli. Po tak długim czasie zajęć online nagle mogliśmy się przenieść do sali szkoleniowej i to też już jest, nagle doceniliśmy tę możliwość spotykania się, więc dużo zmian, kompetencje, rozwój kompetencji, takiej zwinności i reagowanie na zmiany, docenienie relacji różnych na różnych obszarach. Tak postrzegam, co się zadziało. Okej. Dziękuję za ten obraz taki trochę przekrojowy. Ja myślę o tych relacjach i o tych emocjach, że to był zawsze wątek ważny, natomiast mam wrażenie, że teraz w tej sytuacji po-covidowej i w pewnym sensie wojennej, zawsze się boję, jak używam tego słowa, no ale fakt, w istocie wojennej, no spowodował, że te wątki stały się palące, znaczy bardziej palące może niż kiedykolwiek, albo to bycie wątkami palącymi dla wszystkich stało się oczywiste i już nie można było tym tak bardzo wprost się zajmować. Bardzo dziękuję. A teraz chciałbym trochę przejść do pytania, które mam za nieco wizytatorskie, takie trochę nieprzyjemne. Pamiętam z czasów, kiedy sam byłem dyrektorem, to nie lubiłem takich pytań, ale te pytania z różnych powodów są ważne. To jest pytanie mianowicie, skąd to o swoich szkołach wiecie? Ula już trochę mówiła o tych dowodach, ale chciałbym uczynić z tego pewną figurę, bo mamy taką sytuację na skutek zmian w prawie, że z przepisów o nadzorze pedagogicznym wypadły dwa wątki. Jeden wątek to jest ewaluacja wewnętrzna, która nie musi być już przeprowadzana, i monitorowanie. Tego nie ma. Natomiast jak sobie myślę o tym, że wykreślana jest z rozporządzenia ewaluacja, to z jednej strony czuję pewną ulgę, którą można było odczuć ze względu na to, z perspektywy szkoły, ze względu na to, że tej dokumentacji wewnętrznej rzeczywiście jest mniej. Minister się bardzo, bym powiedział, gorąco na ten argument powoływał. Natomiast to, co budzi niepokój, nie wiem, czy ten niepokój Państwo też podzielacie, to takie myślenie, że jeżeli się wykreśla ewaluację z nadzoru, to trochę tak, jakby się wykreślało punkt widzenia bardzo ważnych interesariuszy, czyli samych uczniów, rodziców, ale też nauczycieli jako odbiorców i uczestników, czy współtwórców procesu edukacyjnego, ale też procesu pracy, który toczy się w szkole. I o ile trudno jest mi o tym mówić tak wprost krytycznie, dlatego że rozumiem argumenty biurokratyczne polegające na tym, że no dużo to było papierów, ale z drugiej strony myślę o tym ruchu jako o ruchu, który może wywoływać wątpliwości właśnie ze względu na tę perspektywę interesariuszy, bo trudno mi sobie wyobrazić takie racjonalne wnioskowanie o jakości na podstawie naszego przekonania albo przekonania wizytatora, że nauczyciele postępują w sposób prawidłowy. Bo to jest tak jakby, to jest taki niemierkowski, bym powiedział, argument ewaluacyjny, że tak jakby nie oceniać butów tym, czy klienci chcą je nosić, czy szef zrobił wszystkie procedury prawidłowo i czy użył właściwych nici. I jeżeli tak, to w takim razie, nawet jeżeli nikt ich nie kupi, to są dobre buty. Przepraszam za to prymitywne porównanie, ale pamiętam je z lat 90. i dla mnie było dość przekonujące, kiedy o tym
myślałem. I dlatego chcę Wam zadać to pytanie jeszcze trochę jeszcze raz, niezależnie od tego, że wspomnieliście o tych faktach. Czy to jest tak, że przyglądacie się właśnie takim dającym się sformułować, opisać dowodom na to, że wasze szkoły są dobre? I czy te sposoby, za pomocą których te dane gromadzicie, uwzględniają właśnie tę perspektywę interesariuszy? O ile, jak pamiętam, Ula mówiła o tym, że jesteście szkołą wybraną przez Szkołę Edukacji do bycia szkołą ćwiczeń. To jest taki dowód na pewno, bo ważni eksperci, cenieni w środowisku, pomyśleli, o, to jest taka szkoła, w której będziemy mieli ćwiczenia. No i niewątpliwie jest to dowód, ale co jeszcze? Co jeszcze badasz, Ula? Może zacznę od tego, że rozpoczęłeś od ewaluacji. Ja wiem, że bardzo wielu dyrektorów odetchnęło z ulgą, że nie ma ewaluacji, a ja powiem szczerze, że jest mi trochę żal, ale tej takiej, która nie rozpoczęła właśnie tworzenia papierów, olbrzymiej dokumentacji, tylko samej idei, która pozwalała szkole na zatrzymanie się. Bo dla mnie ewaluacja to była taka stop klatka. Przyjrzyjmy się, ludzie z zewnątrz, ci inni niż my w szkole wewnątrz, czyli niż my nauczyciele, którzy mamy jakieś wyobrażenie o tym, jaka nasza szkoła jest, pozwólmy spojrzeć na naszą szkołę oczyma innych. I to mi się niezwykle w ewaluacji uważałam za niezwykle cenne. Dlatego też myśmy w tym roku, pomimo że nie ma ewaluacji, ten profil szkoły zrobili. Zrobiliśmy profil szkoły również w kontekście tego, jak funkcjonuje u nas ocenianie kształtujące, bo my jesteśmy szkołą okejową. Niemniej jednak blisko 2 lata pandemii nauczania zdalnego spowodowało, że pewne umiejętności albo musieliśmy zmodyfikować związane z ocenianiem kształtującym, albo też musieliśmy do nich wrócić już w kontekście szkoły stacjonarnej. A 2 lata to są czasami lata zapomnienia. Więc spojrzeliśmy, zapytaliśmy w grudniu uczniów, zapytaliśmy rodziców, zapytaliśmy nauczycieli. Zapytałam zresztą sama siebie i pytam do tej pory, bo będę dalej prowadzić tą diagnozę dotyczącą potrzeb związanych z ocenianiem kształtującym, jak to u nas działa. To było jedno z wielu spojrzeń na to, jak my możemy wspomagać proces uczenia się i doskonalić ten proces uczenia się, bo faktycznie bardzo ważne było, żeby wrócić do dobrych relacji, ale też wrócić do dobrych wyników nauczania. Jakie one będą, to się za chwilę w ocenach sumujących pokaże, ale my cały czas, pokażę, myślę, w kontekście egzaminu i wyników egzaminu ósmoklasisty, ale my cały czas jak gdyby, i ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że to jest jedna z części funkcjonowania szkoły, bardzo ważna, niemniej jednak nie jedyna o tym, świadcząca o tym, jak wygląda nauczanie w szkole i nie tylko te oceny należy poddać analizie, chociaż należy się im bardzo dokładnie przyjrzeć. Na co jeszcze, jakie obserwacje świadczą o tym, że możemy wnioskować o tym, czy szkoła jest dobra i czy nauczanie jest właściwe? No myślę, że obserwacje atmosfery, która panuje w szkole, relacje, które panują w szkole. Tych relacji, które są zarówno pomiędzy uczniami w procesie wychowania i dla mnie takim dowodem na to są u nas oceny opisowe, kształtujące oceny opisowe z zachowania. My pomimo, że system narzuca nam ocenianie ostatecznie według skali, która jest w prawie oświatowym, to niemniej jednak stosujemy i zapisaliśmy to w statucie już jeszcze przed pandemią, stosowaliśmy i teraz okazało się, że jest to niezwykle ważne. My opisujemy zachowanie ucznia, opisujemy
zarówno w śródokresie na pierwszy semestr, w śródokresie drugiego semestru, na koniec roku, miesiąc wcześniej też taki opis funkcjonowania rocznego dziecka dajemy. Przy czym w tym momencie pojawia się dopisek, jakiej to ocenie tej ogólnopaństwowej odpowiada, więc musimy niejako razem scalić nasze podejście do obserwacji zachowania i oceniania tego, które jest wymagane prawem oświatowym. Jednym słowem, bardzo nam to ocenianie kształtujące pomaga. Pomaga nam również w informacji zwrotnej, tej informacji zwrotnej, którą my otrzymujemy, nie którą uczeń otrzymuje, które jest bardzo ważne, ale którą my otrzymujemy od ucznia. I każdy nauczyciel, który ma w sobie siłę taką pedagogiczną, poddaje się takiej informacji zwrotnej zarówno na każdej lekcji kończąc, jak i bardzo, bardzo zależało nam na tym, żeby w czerwcu spróbować zmierzyć się z taką dużą informacją zwrotną, którą uczniowie dali nauczycielom na koniec roku, co było dobre w tym nauczaniu, czego im zabrakło, co chcieliby więcej. Każdy refleksyjny nauczyciel do tego podchodzi, myślę, z dużą troską i wykorzysta to w sierpniu, tak samo jak wykorzysta wszystkie inne wyniki analiz. O wnioskowaniu też, znaczy wnioskujemy też o tym, jakie są wyniki, obserwując wzajemne wspieranie się i pracę w zespołach. I to dotyczy zarówno uczniów, jak i zespołów nauczycielskich. To bardzo ważne, żebyśmy w tej trudnej szkole i w tych ciągle zmieniających się realiach nie zapomnieli o sobie nawzajem i byli dla siebie wsparciem. W mojej szkole nauczyciele są bardzo, to od nich jest płynie niejako ta informacja, są bardzo zadowoleni z tej zespołowej pracy nauczycielskiej, którą przenoszą w naturalny sposób na uczniów. Korzystamy też z tego, co się nam daje, co daje nam ocenianie, praca online, żeby dużo zespołów i dużo spotkań odbywało się właśnie na Teamsach z wykorzystaniem tych technologii. Skoro już się tak zdarzyło, to zostało ono absolutnie przyswojone. Tak samo rodzice bardzo często spotykają się na zebraniach okojowych bezpośrednio, bądź jeżeli jest to utrudnione, właśnie online. I jest to również ten moment, który wykorzystujemy do wnioskowania o tym, jak jest. To może na ten moment tyle. Jasne, dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć dwa zdania, dlatego że boję się, że o tym zapomnę, a od razu to powiem Basi, bo po Marcinie chciałbym poprosić Basię o wypowiedź na temat tych narzędzi badawczych, bo rzeczywiście Ula posłużyła się takimi pojęciami bardzo miękkimi, na przykład atmosfera albo siła pedagogiczna. I to są takie rzeczy, które z jednej strony są decydujące o klimacie szkoły, o tym, czy ona jest dobra, czy niedobra, i że takie oceniają uczniowie, uczennice i rodzice. Ale to są pojęcia bardzo miękkie i w związku z tym trudne do na przykład pokazania jako dowód. A to z różnych powodów dla dyrektorów i dyrektorek teraz jest ważne, bo na przykład w momencie, kiedy chcemy do czegoś przekonać rodziców, to warto mieć literalny dowód. Kiedy chcemy zaproponować jakąś zmianę organizacyjną, teraz na przykład toczy się wielka debata publicznie, właściwie dla wszystkich słyszalna, o ocenach właśnie, czyli o tym, czy te oceny wyrażane stopniem są dobrym sposobem na motywowanie, opisywanie rozwoju dziecka, i wiele szkół podejmuje rozmaite eksperymenty w tym zakresie. Ula mówiła o OK-u. Są też inne pragmatyki, które zmierzają do tego, żeby dawać informacje zwrotne zamiast tych liczbowych ocen. No więc to, o co chcę cię poprosić, Basia, to żebyś pamiętała, jak będziesz mówiła o narzędziach, żeby na to zwrócić uwagę. Na ile można za pomocą, nie wiem, matematyki opisać atmosferę albo opisać siłę pedagogiczną, albo rodzaju miękkie pojęcia. To głównie mówię teraz ze względu na to, że bałem się, że mi z głowy wypadnie,
A teraz chcę poprosić Mateusza, bo jak rozumiem, Ula mówiła o takim doświadczeniu też szkoły trochę czerpiącej inspirację oprócz własnych przekonań, poglądów nauczycieli z uczestniczenia w CEO-owych programach, na przykład OK, albo klub szkół uczących się. Jak wiem, ty, jakby twoja szkoła nie należy do tych struktur, ale też pewnie z rozmaitych inspiracji korzystasz, skoro twoja szkoła jest dobra. Co wiem, skądinąd, że tak powiem. Mateuszu, to skąd wiesz, że twoja szkoła jest dobra? Jakie masz na to dowody? Pierwsza kluczowa sprawa to jest taka, że no okej, formalnie ewaluacja, monitorowanie to gdzieś zostało zarzucone i nie funkcjonuje, ale no ja sobie nie wyobrażam, może nie tyle ewaluacji, co przede wszystkim monitorowania tego, co się dzieje w szkole, z prostego powodu. Ta obserwacja, to monitorowanie, no nazwijmy to też w jakiś sposób ewaluacja, to jest przede wszystkim przyczynek do tego, żeby podnosić jakość pracy szkoły. Bez tego w momencie, kiedy nie wyciągamy wniosków, kiedy nie obserwujemy, kiedy nie widzimy, no to wydaje mi się, że nagle możemy wpaść w taki trochę samozachwyt albo samo uwielbienie, albo uznamy, że nic nam więcej nie potrzeba, jest dobrze tak jak jest. Stąd ten monitoring, ewaluacja, nawet jeżeli nie jest sformalizowana, to jest bardzo potrzebne. My możemy obserwować, my możemy monitorować różne obszary szkoły i też już Ula na to zwróciła uwagę. To może być opieka, to może być wychowanie, to mogą być wyniki egzaminów zewnętrznych, to może być realizacja określonych projektów, to może być współpraca z rodzicami. I tak naprawdę całe mnóstwo tych wszystkich obszarów, które ja przed chwilą wymieniłem, my staramy się rzeczywiście obserwować, monitorować. Może nie jest to sformalizowane w oparciu o pewne określone dokumenty, ale tu znowu, ja się bardzo cieszę, że to pada, bo wielokrotnie się to słowo padało. Tu znowu bardzo ważne i myślę, że olbrzymim wsparciem w zakresie właśnie ewaluacji monitorowania są odpowiednie relacje. Relacje między dyrektorem a nauczycielami, relacje między nauczycielami, bo jeżeli one są właściwe, to jest tak naprawdę szybka komunikacja, szybka rozmowa na temat konkretnych obserwacji, które się pojawiają, ale żeby to się mogło zadziać, to musi pojawić się jeszcze jeden bardzo ważny przyczynek. Z jednej strony odpowiedzialność dyrektora, ale ona nigdy nie będzie tak naprawdę do końca skuteczna, jeżeli do tego wszystkiego nie dorzucimy takich dwóch ważnych przymiotników czy rzeczowników, to znaczy odpowiedzialność nauczycieli i zdyscyplinowanie nauczycieli. Ich współpraca, no właśnie ta odpowiedzialność, to zdyscyplinowanie w zakresie obserwacji i wyciągania szybkich wniosków i szybkiego reagowania. U mnie to tak wygląda. W momencie, kiedy mamy pewne obserwacje, jest szybki sygnał, czy to do wychowawcy, czy to do pedagoga, czy do właśnie do mnie, do dyrektora. Jako zespół siadamy, czy jako zespół, czy jako rada pedagogiczna siadamy, rozmawiamy, analizujemy, wyciągamy wtedy konkretne wnioski. I wydaje mi się, że poza tym, że coś jest, no właśnie, czy było wcześniej na papierach, czy na dokumentach, bo to było tak, coś było w papierach, w dokumentach, to było. W razie gdyby ktoś przyjechał, no to mamy, tak? Natomiast dla mnie dużo bardziej ważne, dużo bardziej kluczowe jest to, że rzeczywiście siadamy, rozmawiamy, wyciągamy wnioski i bardzo szybko wdrażamy te wnioski czy jakieś określone rekomendacje do działania. I w mojej opinii, w mojej obserwacji mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to działa, że to przynosi określone skutki. I tak naprawdę to się potwierdza przede wszystkim w informacji zwrotnej, jaką uzyskujemy, czy to od uczniów, czy od rodziców, czy od środowiska także, bo szkoła funkcjonuje tak naprawdę w szerokim środowisku. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My jesteśmy szkołą wiejską funkcjonującą bardzo blisko miasta. Dla nas dużym wyzwaniem jest pozyskiwanie co roku dzieci właśnie do szkoły, bo wielu rodziców, ponieważ pracuje w mieście, ucieka z tymi dziećmi do szkół miejskich. A ja mogę powiedzieć, że z roku na rok my jako szkoła tych dzieciaków, zwłaszcza w pierwszej klasie, mamy coraz więcej, więc to też jest dla nas bardzo pozytywny sygnał świadczący o tym, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jest to proces, ale proces zmierzający we właściwym kierunku. Jasne. Jak mówiłeś o tej dyscyplinie, to tak moje serce trochę zadrżało, bo całe CEO chce budować współodpowiedzialność, czyli jakby takie myślenie w kategoriach
zapraszania nauczycieli do tego, żeby oni brali sami odpowiedzialność, ale z tego co wiem, to co ty nazwałeś dyscypliną, ja bym nazwał po prostu pewną konsekwencją w myśleniu o tym, że ja wykonuję ważny zawód i muszę się interesować tym, jak to, co robię, wpływa na osoby, z którymi to robię, czyli uczniów. Pewna taka wewnętrzna, bym powiedział, dyscyplina. Przepraszam cię, Przemku, poczuciem odpowiedzialności, bo to idzie bardzo mocno w parze. Jeżeli mam poczucie odpowiedzialności, to wtedy ta dyscyplina, ona tak naprawdę nie narzucona jest, działa i funkcjonuje. Tak o tym myślę. Też myślę i mam takie wrażenie, choćby ze swojej pamięci, że każdy dyrektor dobrze wie, co to znaczy, kiedy nauczyciele biorą współodpowiedzialność za jakość swojej pracy, a kiedy trochę funkcjonują jak osoby wykonujące zadania. I osobnym pytaniem, bardzo ważnym, którym się na różne sposoby zajmowaliśmy i dziś do niego też wrócimy, to jest pytanie, jak to robić, żeby nauczyciele tę odpowiedzialność brali, nie dlatego, że ktoś im każe ją brać, bo wtedy ta odpowiedzialność jest trochę nieprawdziwa, ale wtedy, kiedy jakby sami czują, że to jest ważne i są do tego w takim stopniu, w jakim to jest tylko możliwe, angażowani i motywowani. To do tego jeszcze wrócimy. Ale Basiu, no właśnie, czy możesz podzielić się z nami inspiracjami dotyczącymi narzędzi, takich rzeczy, które można wykorzystać, żeby przekuć miękkie, ciepłe uczucie, że w mojej szkole jest dobra atmosfera, albo że dzieci na lekcjach czują się dobrze, na jakieś dane, które mogą nam posłużyć do gromadzenia argumentów, do podejmowania dyskusji z osobami, które na przykład mają inne zdanie. Dobrze, Przemku, postaram się. Zacznę jednak od zebrania tego, co zostało już trochę powiedziane. Poproszę cię o przełączenie slajdu, który pokazuje nieformalne metody diagnostyczne. O formalnych wiemy bardzo dużo, prawda? To już to przy okazji egzaminu, przy okazji opracowywania wyników, przy okazji ewaluacji tej formalnej trochę już widzieliśmy. Natomiast teraz mamy możliwość korzystania z tych nieformalnych metod diagnostycznych i o tym chciałam wspomnieć. Nieformalne, czyli takie, które się odbywają bez procedur, bez wystandaryzowanych narzędzi, które uwzględniają kontekst, niekoniecznie udokumentowany, ale oparty jest na takich naszych subiektywnych spostrzeżeniach. I jakie to są metody diagnostyczne? One już zostały wymienione przez Iulę i przez Mateusza. Po pierwsze obserwacje, i tu mamy różnego rodzaju obserwacje, i chciałam Państwu zwrócić uwagę na takie obserwacje jak obserwację uczestniczącą, którą tak naprawdę nauczyciel na bieżąco przeprowadza. I tutaj warto wspomnieć, badania pokazują, że nauczyciel dziennie wchodzi w ponad 1000 interakcji z uczniami. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak to jest wiele takich migawek służących do obserwowania. I to też trzeba pamiętać, że ta obserwacja uczestnicząca odbywa się właśnie na poziomie tych szybkich migawek, szybkich spostrzeżeń, tych interakcji z uczniami. Obserwacja uczestnicząca jest również na takim drugim poziomie, mówimy o systemie drugim, to jest na takim systemie wolnym, gdzie włącza się refleksyjny praktyk, o którym już wcześniej mówiłam, czyli mówimy o takich obserwacjach, gdzie nauczyciel, dyrektor zbiera, analizuje, ma refleksję na temat danej sytuacji, uwzględnia kontekst i formułuje pewne wnioski, spostrzeżenia, podchodzi twórczo, projektuje kolejne zmiany. To jeśli chodzi o obserwację uczestniczącą, czyli taką, w której nauczyciel bierze udział jako czynny uczestnik całego procesu edukacyjnego. Drugą opcją jest opcja spaceru edukacyjnego, czyli takiej obserwacji, gdzie grupowa wizyta nauczycieli na lekcji pozwala
pozwala spojrzeć na daną sytuację właśnie z innej perspektywy. To jest bardzo cenna metoda diagnostyczna, która sprzyja na przykład uwspólnieniu patrzenia na proces, bo wtedy mamy możliwość odniesienia się do danej sytuacji w grupie nauczycieli, zwrócenia uwagi na pewne rzeczy, wyciągnięcie wniosków. Możemy uwspólnić punkt patrzenia na pewne sprawy, ale też możemy mieć punkt wyjścia do pewnych zmian, do postrzegania tego na przykład, co sprzyja uczeniu się w naszej szkole, a co przeszkadza. Inną formą metody diagnostycznej to analiza dokumentów, przecież przy czym te dokumenty rozumiemy jako każde źródło, które daje nam pewne informacje o uczniu, o procesie uczenia. I tutaj ta analiza dokumentów, analiza teczek, portfolio, analiza prac uczniowskich, analiza wytworów, na przykład efektów prac projektowych, nawet analiza zeszytów jest źródłem ogromnej informacji. Ponieważ mamy metodę nieformalną, czyli możemy korzystać z kontekstu, to bardzo dużo przy okazji analizy tych dokumentów ważne jest, by sobie zadawać pytania odnoszące się do tego do tych dodatkowych informacji, które mamy o uczniu, grupie uczniów, zespole klasowym. Inny rodzaj metody diagnostycznej to rozmowa diagnostyczna, czyli taka nieformalna rozmowa, nieformalny wywiad. Tutaj odnoszę do wywiadu rozumianego jako narzędzia diagnostycznego, bardzo sformalizowanego, mający pewien kwestionariusz, określone pytania. To tutaj jest ta forma mniej nieformalna, ale mająca pewne zasady. Tutaj pamiętajmy, że żeby taka rozmowa była przeprowadzona, nauczyciel musi po pierwsze wykazać się czynnym słuchaniem, musi pamiętać o tym, by używać tak zwanych otwieraczy, czyli takich zwrotów, które zachęcą do wypowiedzi, ale też nie używać blokad, które zamykają ucznia na dialog, na przykład. Czyli rozmowa diagnostyczna, rozmowa, wywiad taki nieformalny. Kolejną metodą, taką, którą tutaj chciałam wymienić, to ankieta. I o tej ankiecie mówiła Ula w momencie, gdy mówiła o objęciu całej szkoły pytaniami. I tutaj ogromne znaczenie w tym momencie ma technologia, która pozwala nam zadać pytanie ankietowe nawet całej szkole i bardzo szybko te wyniki zebrać, przeanalizować i zinterpretować. Te ankiety przydają się do określenia, do rozpoznawania pewnych doświadczeń, pewnych poglądów, do nastrojów grupy i tak jak powiedziałam, technologia tutaj się bardzo świetnie wpisuje w ten trend. Przy okazji zastosowanie technologii przy ankiecie daje odpowiedź na to, co Przemku, o co pytałeś, czyli możliwość udokumentowania zastosowania tej metody. Kolejna metoda to eksperyment, nazywany w literaturze eksperymentem naturalnym, czyli taka sytuacja, gdzie bądź świadomie zmieniamy pewną sytuację, bądź jakiś element, po to, by sprawdzić, jak on się zadzieje. Albo my, albo sytuacja nas do tego zmusza. Wszyscy byliśmy poddani eksperymentowi przejścia na nauczanie zdalne, tak? I tutaj mamy możliwość, przeszliśmy taki eksperyment i teraz wyciąganie wniosków, na przykład z tego, jak wykorzystać technologię w tym momencie, też była mowa wcześniej o zastosowaniu chociażby platformy Teams do rozmowy z rodzicami, to nic innego jak właśnie wykorzystanie wniosków z pewnego eksperymentu, który się w szkole zadział. Zostały wyciągnięte wnioski, zostały wyciągnięte jakieś spostrzeżenia i sprawdzono, co się sprawdza, co się dzieje, co brzydko mówiąc klika. I to zostało wykorzystane. Oczywiście będzie też tak, że pewne metody, narzędzia, które podczas eksperymentu będziemy sprawdzać,
mogą się nam, mogą okazać się nietrafione. I tutaj w literaturze na przykład mamy przykład zastosowania eksperymentu przez Jędrze Korczaka, który zaproponował rozwiązanie zwane sądem koleżeńskim, przez pół roku funkcjonowało, okazało się nietrafionym. To było właśnie, to jest też przykład takiego eksperymentu, który w szkole się odbywa. Nauczyciele wykorzystują różne narzędzia, różne metody i to też jest eksperyment. Czyli pamiętajmy, że takie elementy właśnie metody diagnostycznej, nieformalnej, takie metody, z takich metod korzystamy. I teraz pytanie, o które zadałeś mi, Przemku, w przerwie między udziałem Uli i Mateusza. Jak dokumentować? Po pierwsze, pytałaś o siłę pedagogiczną. Siła w fizyce, tutaj mam nadzieję, że fizycy, że nie pomylę, ale fizyka to jest iloczyn masy i przyspieszenia, więc jeżeli Mateusz stwierdza, że w kolejnych latach ma coraz więcej osób, uczniów, którzy do szkoły chcą przychodzić, no to przyspieszenia, rekrutacja nabiera, więc siła oddziaływania pedagogicznego na pewno musi być. Czyli możemy sobie ustalać pewne wskaźniki, które nam określają, czy to, co robimy, przynosi pożądany efekt. To tak trochę żartem, ale te liczby też mówią za siebie. Jeżeli żart żartem, ale mnie rzeczywiście o to chodziło. Znaczy o takie na przykład pojęcie jak wskaźniki, że jak się coś obwskaźnikuje, no to wtedy można wszystko wyrazić za pomocą liczby, co może być użyteczne w rozmowie, w której potrzebujemy argumentów rozmaitych. Tak, ale też mogą być liczby, ale po prostu udokumentowanie, jeżeli się odbyła rozmowa, jeżeli wykonano pewne analizy, to wystarczy spostrzeżenie, tak? Przynajmniej zdroworozsądkowo chyba o to chodzi. Można do tego podejść. Kolejną rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jeżeli mówimy o diagnozowaniu, to z perspektywy trenera, który szkoli z pomiaru dydaktycznego, mamy dosyć dobrze w szkołach odrobioną lekcję, jeśli chodzi o diagnozę osiągnięć poznawczych. Natomiast wyzwanie, przed którym stajemy, to diagnoza osiągnięć w dziedzinie emocjonalnej. Bardzo dużo teraz na to zwracamy uwagę. Te ostatnie lata tutaj sprawiły, że w tym kierunku się również pochylamy. I poproszę Cię o przełączenie na następny slajd. Tam zebrałam wskazówki, rady, które związane są z diagnozą osiągnięć w dziedzinie emocjonalnej. Na co warto zwracać uwagę? I pierwsza rzecz, o której chciałam wspomnieć, to że jeżeli rozpoczynamy taką diagnozę, to warto ją rozpocząć od określenia stopnia motywacji do uczenia się. To jest bardzo ważny element. Zadanie sobie pytania, w jakim stopniu uczeń ma motywację wewnętrzną, czy to jest, gdzie leży ten balans, czy jest balans między wewnętrzną, zewnętrzną, gdzie jest punkt ciężkości. Jakie techniki brania się do pracy ma uczeń, jak u niego przebiega samoregulacja. Kolejna rzecz to warto poznać środowisko ucznia, ale nie chodzi o to, żeby ulegać stereotypom, żeby stwierdzić, że jeżeli to są złe warunki, to na pewno jest źle i będzie z uczniem źle, ale bardziej chodzi o to, czy w sytuacji trudności, jak on sobie z tą trudnością radzi, czy w sytuacji, gdy ma jakiś potencjał, jak on ten potencjał wykorzystuje. Więc ważne jest, żeby patrzeć na ten kontekst. On jest jeszcze bardziej ważniejszy niż w przypadku diagnozy osiągnięć poznawczych. Tutaj ten kontekst środowiskowy ma ogromne znaczenie i ważna uwaga, by nie ulegać stereotypom i skrótom myślowym. Ważne jest też, by patrzeć na ucznia w kontekście klasy, patrzeć na niego, jaka jest jego pozycja w zespole klasowym, bo bardzo często to wyjaśnia jego zachowanie. Bardzo często
to może nam dać światło na tą jego sferę emocjonalną. Ostatnią rzecz, o której chciałam wspomnieć, to, że kluczem do zrozumienia działań ucznia może być jego samoocena oraz ważne jest, by obserwować sposób radzenia sobie ze stresem, z lękiem. To nam też bardzo dużo mówi, jak radzi sobie uczeń ze sobą, czy jest zadowolony, czy czego się boi, czy ma jakieś lęki, jak sobie radzi, jeżeli takie sytuacje lękowe, stresowe występują, czy ukrywa, czy eksponuje, czy potrafi pokonać. Z tymi założeniami Państwa zostawiam, wydaje mi się, że to też jest punkt wyjścia do spojrzenia na diagnozę, na ewaluację w takim szerszym zakresie, nie tylko tym poznawczym, oczywiście o poznawczych, tej elemencie poznawczym związanym z uczeniem zapominać też nie można. Wyciszyłem się na chwilkę i stąd ta sekunda zawieszenia, ale chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, która przyszła mi do głowy. Nie wiem, czy Państwo to potwierdzicie, ale rzeczywiście, jak się słyszy o tych działaniach, które Ty, Basiu, nazwałaś nieformalnymi metodami diagnostycznymi, to myślę, że wielu dyrektorów mogło mieć takie wrażenie, jak ten bohater z Mieszczanina Szlachcicem Moliera, który się dowiedział od doświadczonego reżysera, że mówi prozą. Bo mam wrażenie, że my rzeczywiście mówimy tą prozą, ale to stąd jest łatwy krok do zlekceważenia faktu, że skoro ja to robię, to po co ja o tym myślę, że to się tak nazywa? Okazuje się, że umiejętność trafnego opisania pewnego swojego sposobu obserwacji bywa kluczem do skuteczności w argumentacji. Czyli że czymś innym jest sąd, w którym ja powiem, już patrzę, co się dzieje i w związku z tym, że wiem, że jest okej, to również to taki komunikat w odróżnieniu od komunikatu, że na skutek analizy 74 obserwacji uczestniczących doszedłem do wniosku, że nie wiem, czy Państwo czują tę różnicę, a ona jest może trochę zabawna, ale często może prowadzić do bardzo poważnych wniosków. Ula, wydawało mi się, że widziałem Twoją rękę, ale ona zaraz zniknęła i dlatego ją zgubiłem. Jeżeli mogę, Tak, oczywiście. Chwilę się odniosę jeszcze do tego, o czym teraz mówimy. Dla mnie takim doskonałymi narzędziami diagnostycznymi, doskonałymi wynikami diagnostycznymi są wszelkiego rodzaju badania zewnętrzne. I chcę powiedzieć, że u nas w szkole staramy się nie odrzucać propozycji badań. A więc współpracujemy i z uczelniami wyższymi, i z Instytutem Badań Edukacyjnych, i z Walmi jako centrum, i ze Szkołą Edukacji. Każdy, kto chciałby zbadać dobrym, wypracowanym, rzetelnym narzędziem diagnostycznym jakikolwiek obszar funkcjonowania szkoły, to jest dla nas niezwykle cenna informacja zwrotna. Także my z tego korzystamy. Mówię tutaj o takich badaniach, ale też chcę powiedzieć o dwóch praktykach, bo spośród tych wielu tutaj metod diagnostycznych i spacer edukacyjny i obserwacja, u nas jeszcze są dwie praktyki COS-owskie, SUS-owskie, mianowicie obserwacja wybranych uczniów oraz analiza prac uczniów. To jest swego rodzaju diagnoza. Żeby wprowadzić te praktyki, to ja muszę wiedzieć, jak wyglądają relacje w klasie, jak wyglądają wyniki w nauczaniu, gdzie wybrać tego ucznia, na przykład w praktyce obserwacji wybranych uczniów, kogo zakwalifikować do grup, gdzie będziemy próbowali razem starać się przynieść go do najwyższych wyników w nauczaniu, pomóc wyjść z tej najniższej grupy. To przecież się dzieje nie na zasadzie, że my tak sądzimy, tylko dokonujemy diagnozy przy tych praktykach. Jeżeli dokonujemy analizy prac uczniów, to pracujemy na ich wytworach, to zastanawiamy się, co polepszyć, żeby
wypracowanie było zdecydowanie lepsze, czego zabrakło w naszym dobrze albo kiepsko sformułowanym zadaniu. Co musimy poprawić? To są wszystko odpowiedzi na pytania, skąd wiemy, jak wygląda proces uczenia się, tak? Skąd wiemy, jakie są wyniki, bo my je analizujemy. Dziękuję, Ula. Dzięki temu mogę powiedzieć tak, że jeżeli ktoś z Państwa chce w taki sposób przyglądać się, na przykład za pomocą tej analizy prac uczniowskich albo obserwacji wybranych uczniów, no to są te metodyki z naszego programu Centrum Całościowego Rozwoju Szkoły, więc zapraszamy do CEO, jeżeli ktoś jeszcze nie jest. To tak przy okazji, ale chciałem też powiedzieć, że uogólniłbym to, co Ula powiedziała, na takiej zasadzie, że jeżeli jesteś dyrektorem szkoły, to jeżeli na przykład jakaś organizacja pozarządowa, która z grubsza wygląda na godną zaufania, chce u ciebie zrobić badanie, to się zgódź, bo oni zrobią za ciebie kawałek pracy. Na przykład przygotują narzędzie, przeprowadzą to badanie, nie będziesz musiał tego wskaźnikowywać ani analizować. No oczywiście ważne jest sprawdzić, czy to jest organizacja godna zaufania, ale to można sprawdzić, bo organizacje, które mogą i dobrze to robią, mają cały szereg rozmaitych wskaźników, które nam na to pozwalają, które nam tak pozwalają wnioskować, to jest chociażby ilość projektów, znajomość tej organizacji, wpis do organizacji pożytku publicznego, no cały szereg jest mierników, które możemy tutaj zastosować. I rozumiem, że Twoja rekomendacja, Ula, jest taka, żeby się tego nie bać, tylko korzystać, bo wtedy mamy dane bez wysiłku właściwie. One mogą być czasami jakieś trudne dla nas, no to jest oczywiste, ale pewnie lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, tak sobie. Ja wiem, że człowiek nieświadomy jest zdrowy psychicznie, ale jeżeli chcemy rozważać rozwój szkoły dalej, to musimy to wiedzieć, warto się dowiadywać. Strony, ale też jakie są nasze słabe strony. Nawet trudnych rzeczy. Absolutnie rekomenduję. Mało tego, chcę powiedzieć, że jak przyjdzie jakakolwiek kontrola zewnętrzna, to nie zakwestionuje nam takich mocnych papierów diagnostycznych. Jasne. Jasne. No właśnie i tutaj to pospolitość nam wyszła, no ale tak jest po prostu. Dobrze, troszeczkę nam się wydłużył ten wątek, a ja chciałem Was jeszcze bardzo zapytać o taką rzecz, którą osobiście uważam za klucz do sukcesu szkoły, a mianowicie coś, co w CEO nazywamy zbiorową skutecznością nauczycieli, czyli taki rodzaj działania nauczycieli w perspektywie pewnej wspólnoty, jaką jest szkoła. Tworzenia takiej wspólnoty, która się razem uczy, która razem reaguje na trudności, która czuje swoją odpowiedzialność za jakość edukacji i w której nauczyciele nie dlatego pracują, że się boją, że dyrektor zauważy, że nie pracują, tylko dlatego, że wydaje im się to ważną misją ich życia. I nie chodzi mi tu o siłaczkowanie, tylko po prostu takie poważne traktowanie własnych wyzwań zawodowych. Jaki macie na to sposób? W jaki sposób zapraszacie nauczycieli do tej współodpowiedzialności? Jak czynicie ich sprawczymi? Bo mam wrażenie, że zaangażowanie zależy w znacznej mierze od tego, czy jesteś sprawczy, czy masz okazję decydować o czymś. Czy twoje zdanie jest ważne? Jak to jest u was? Może od Mateusza zacznę tym razem. Mateusz, jak zapraszasz nauczycieli do współodpowiedzialności? To takie okrągłe zdanie, ale pewnie się wyraża w prostych rzeczach. No i to znowu wrócę do słowa klucza, ono się pojawiło już wielokrotnie. I znowu mówimy o budowaniu relacji przede wszystkim. Czyli budowanie relacji właściwe i właściwa komunikacja, ale żeby te relacje i komunikacja w szkole, w placówce była właściwa, no to w mojej opinii bezwzględnie w pierwszej kolejności odpowiada za to dyrektor i to dyrektor buduje relacje w szkole, bo to jest tak, że takie dwa fajne powiedzenia, że przykład idzie z góry, to jest raz, dwa, a jeżeli on idzie niewłaściwy, no to drugie powiedzenie, ryba psuje się od głowy. Ale teraz, żeby jakby pokazać puentę, przejść do meritum. Przede wszystkim, pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli zapraszam do czegoś nauczycieli, to oni muszą wiedzieć, że nie są w tym sami. Jak wysyłam sygnał, to jest informacja, słuchajcie, ja już w tym jestem,
ja już mam pomysł, ja już widzę, jak to zrobić, czyli pewien entuzjazm i wysłanie nauczycielowi, słuchaj, jeżeli się tego podejmiesz, to na pewno nie będziesz w tym sam, będziesz mógł na mnie liczyć w każdym momencie, kiedy będzie taka potrzeba. To jest raz. Dwa, ja to tak praktykuję. My możemy wydawać polecenia, albo możemy zwyczajnie właśnie zapraszać, czyli prosić. Zawsze, kiedy chcę, żeby coś zrobić, żebyśmy coś zrobili, takie słowo klucz to jest znowu proszę. Drodzy Państwo, proszę, drogi nauczycielu, proszę, spróbujmy, zastanówmy się, zróbmy to. Kolejna ważna rzecz, jeżeli padło słowo proszę, to w trakcie realizacji albo po zakończeniu tego działania, to jest kolejne słowo klucz, ale ono też otwiera, no, moglibyśmy powiedzieć, serce. Dziękuję. I jeszcze jedna ważna rzecz, zauważać to, co robią nauczyciele i wskazywać te mocne strony. Poradziłeś sobie, udało ci się, świetnie, a jeżeli coś nie idzie, to też jasny, precyzyjny sygnał, ale na zasadzie życzliwości, a nie wytknięcia. Kolejny duży krok to jest stwarzanie możliwości, a ja nazywam to troszkę jeszcze inaczej, eliminowanie przeszkód. Bo w wielu przypadkach, wiadomo, nauczyciele muszą sobie z wieloma sytuacjami poradzić, ale to dyrektor jest tą osobą, która gdzieś tam nad tym wszystkim trzyma pieczę. Jeżeli nauczyciel wie, że jest problem, że jest kłopot, to znowu może do mnie przyjść, porozmawiać. Razem szukamy rozwiązania. Kolejny krok to jest pokazanie korzyści, czyli znowu, jeżeli do czegoś zapraszam, to mówię, słuchajcie, warto się tego podjąć, bo w związku z tym będziemy mieli takie bądź inne plusy, takie bądź inne korzyści. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i wydaje mi się, że ona jest tutaj też taka, mógłbym powiedzieć, mocno kluczowa. To jest kwestia zaufania, poczucia bezpieczeństwa i lojalności. Nauczyciel w momencie, kiedy deleguje na niego zadanie, on musi wiedzieć, że w momencie, kiedy coś się dzieje, coś idzie nie w tym kierunku, co potrzeba, coś się nie udaje, to może przyjść, siadamy, rozmawiamy, szukamy konstruktywnego rozwiązania, ale nigdy na zasadzie szukania winnego. Czyli konstruktywna rozmowa w zakresie znalezienia właściwego, konstruktywnego rozwiązania, a nie bo tu się potknąłeś, bo tu zrobiłeś błąd, więc będziemy wyciągać konsekwencje. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Ja często mówię, że szkoła musi funkcjonować jak korporacja, bo gramy do jednej bramki, ale z drugiej strony no, szkoła nie jest korporacją i w związku z tym też trzeba mieć na uwadze to, że czasami ktoś może mieć spadek formy. W związku z tym chwila na oddech, chwila na złapanie takiego właśnie tego świeżego spojrzenia na odpoczynek i później wciąganie w dalsze działania. Tak to praktykuję, tak to działa, sprawdza się i myślę, że z sukcesem. Mhm. Mateusz, a ja chciałem ci zadać jedno pytanie, bo mówiłeś o tym proszę. Ja też myślę, też jako osoba, która pracuje w edukacji dorosłych, wiem, że to słowo ma moc i że nie jest tylko formalną zmianą, że zamiast rozkazu ja proszę, a i tak wszyscy wiedzą, że to jest rozkaz. Bo ja myślę, że skuteczność proszę działa wtedy, kiedy ty prosisz i masz gotowość na odmowę. To chciałem cię właśnie zapytać o to, czy jak prosisz, to masz gotowość na odmowę? Ale to jest to, o czym ja powiedziałem przed chwilą też. Mam zawsze świadomość, że ktoś może mieć spadek formy, że ktoś w danym momencie potrzebuje chwilę na oddech, potrzebuje chwilę na odpoczynek, albo zwyczajnie w czymś nie będzie się dobrze czuł, albo zwyczajnie no, potrzebuje pewnego przestoju. Jak najbardziej jestem otwarty na odmowy, tylko znowu ona musi być oczywiście konstruktywna, prawda? No tak, to jasne. Ja sobie po prostu pomyślałem, że mam wrażenie, że wielu osób zarządzających, wcale nie tylko w szkole, ma taki lęk, że jeżeli ktoś odmówi, to druzgoczy autorytet albo powoduje, że jakaś ważna część funkcjonowania szkoły nie będzie zagospodarowana, a ja sobie myślę o tym w taki sposób, że czasami warto zaryzykować takiej dłuższej perspektywy pracy z ludźmi i na przykład wziąć na klatę to, że coś się nie zrobi, ale ja przynajmniej zaczynam nabierać w oczach zespołu nauczycielskiego takiej twarzy osoby, która jak prosi, to prosi. Znaczy, że to naprawdę jest taki rodzaj zaproszenia do wzięcia odpowiedzialności. I nawet jak się coś kiedyś nie stanie,
to mam wrażenie, że to drugie i w długoterminowej perspektywie jest ważniejsze, ale to tylko taka refleksja, nie mogłem się oprzeć. Ula, jak u Ciebie? To ja pozwolę sobie tutaj na przypomnienie Fulana, który rolę dyrektora w tym całym procesie trochę porównał do roli woźnicy i stwierdził, że prawdziwy woźnica, powożąc fajnym powozem, doskonale wie, kiedy ściągnąć cugle, a kiedy je puścić luzem. I trochę my, dyrektorzy, właśnie to powinniśmy stosować. To tak a propos dyscypliny, a propos motywowania, a propos proszenia, ale też a propos bycia w środku, bo tutaj chcę zwrócić uwagę na tą naszą rolę, dyrektorską rolę, w budowaniu zespołów i w braniu odpowiedzialności zespołów za to, co się dzieje w szkole. To jest trochę tak, że dyrektor uskrzydla, prawda, Mateuszu, ale też uczy uskrzydlać nauczycieli. To oni nauczeni uskrzydlają i uczą uskrzydlać dzieci. To trochę idzie właśnie w dół. To jest też tak, że każdy dyrektor, żeby wiedzieć, co się w szkole dzieje, wracamy do pierwszego pytania, musi być w środku wszystkich procesów. Musi być osobą, która wie, co się dzieje w obszarze wychowania, co się dzieje w obszarze nauki, co się dzieje w relacjach między ludźmi. Między ludźmi myślę tutaj bardzo szeroko. Mówi się dużo o roli lokomotywy, nauczyciela, dyrektora lokomotywy, który raz ciągnie, dając wskazówki, innym razem zwalnia i podłącza się gdzieś na sam koniec, szukając oddechu i oddając władzę innym nauczycielom, którzy przejmują tę rolę lokomotywy, ale zawsze musi być w środku, nigdy nie może stać z boku. To bardzo ważne, żeby w tym procesie, każdym procesie oceniania, wychowania, budowania relacji, dyrektor był w środku. I co? No i żeby dał sobie przyzwolenie nauczycielom na celebrowanie. Celebrowanie sukcesów jest niezwykle ważne. Buduje morale, buduje poczucie wartości, buduje atmosferę. To jest niezwykle cenne. A też w sposób języka faktów dawał informację zwrotną, która zakłada pochwałę, ale też wskazuje pewne niedociągnięcia. Ale znowu rola dyrektora wskazać drogę, jak się to ma dziać, żeby się zmieniało. No i tu myślę też o naszej roli, kiedy my musimy być gotowi, żeby przejść razem z nauczycielami całą trąbę zmian, czyli te zawirowania, odrzucenia, brak zgody, oddawania im pola do działania. To jest wszystko bardzo trudne i jest tutaj bardzo wiele aspektów psychologicznych. Zarządzanie generalnie jest bardzo trudne, ale jestem przekonana, że zespołowe zarządzanie jest niezwykle cenne i niezwykle ważne. Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, którą ja wykorzystuję, a mianowicie słucham ludzi, ale nie plotek, na to nie mam czasu, tylko słucham ludzi. Kiedy idę korytarzem, kiedy wchodzę do klasy w ramach spaceru obserwacyjnego, kiedy spotykam i wymieniam kilka zdań z panią woźną czy rodzicem, słyszę różne zdania i wtedy, kiedy mnie coś buduje i wznosi, albo kiedy mnie coś martwi, staram się z ludźmi o tym rozmawiać, zaczynając od zdania korytarz mówi. Czyli uważam, że jest to coś bardzo ważnego dla ludzi, skoro o tym mówią głośno i staram się do tego nawiązywać. I jeszcze jedna rzecz, która mi się przydarzyła w mojej karierze dyrektorskiej, którą bardzo cenię i którą naprawdę podnoszę bardzo wysoko. Doświadczyłam tego, że to nauczyciele przyszli i poprosili o to, żebyśmy coś robili więcej i nie było to ani moje, ani zewnętrzne narzucone prawem, tylko potrzebą nauczycieli dużej zmiany w szkole podyktowane. To byli prawdziwi liderzy, którym mogłam spokojnie oddać tę zmianę, którą zaproponowali. No, dzięki Ci, Ula. Dużo takich dużych słów powiedziałaś, o których zawsze rzeczywiście chyba warto pamiętać. Mnie jakoś pozostaje w głowie ten obraz tych cugli i przerobiłem to sobie na takie powiedzonko,
że jak za bardzo ściągasz cugle, to ty bierzesz odpowiedzialność za wszystko. A jak je puszczasz, to się nie udzielisz. I oczywiście to jest ryzyko. To jest ryzyko, bo każdy z nas zarządzając lubi kontrolę, poczucie kontroli i poczucie wpływu. I doskonale rozumiem osoby, które trzymają te cugle trochę nerwowo, bo sam tak wielokrotnie robiłem, ale myślę sobie, że włożenie wysiłku w myślenie, kiedy można je popuścić, jest bardzo ważną drogą do budowania współodpowiedzialności za to, jaka jest szkoła w naszych zespołach. Bardzo dziękuję. Basiu, czy mogłabyś to z perspektywy takiej osoby, która obserwuje różne szkoły i różnych nauczycieli, jakoś podsumować w kontekście tego, jak zapraszać do współodpowiedzialności? To proszę cię o przełożenie na przesunięcie slajdu i przy okazji, drodzy Państwo, żeby działo się dobrze, zespół musi być efektywny. I teraz pytanie, co jest, z czego wynika ta efektywność zespołu? Jasno sformułowane cele, ale również takie cele, które są celami wspólnymi, które są celami precyzyjnie sformułowanymi, takimi, którym wiadomo, że będzie cel zrealizowany, z takim wskaźnikiem zrealizowania celu. Jednolite zaangażowanie to też taki element, który wpływa na efektywność pracy zespołu. Dobra komunikacja oparta na wymianie informacji, wymianie myśli, wymianie idei, ta możliwość przyjścia do dyrektora i powiedzenia mam pomysł na. Wzajemne zaufanie, skuteczni przywódcy, to też element efektywnego zespołu, przychylny klimat i klimat, który jest atmosferą właśnie takiego zaufania, otwartości. Kolejna rzecz to istotne umiejętności, fachowość, czyli wiedza, umiejętności, kompetencje, które pozwolą zrealizować dane zadanie. Poczucie przynależności do zespołu i to są te elementy, które w zarządzaniu, w książkach dotyczących zarządzania, czyli nie tylko szkoły, ale ogólnie jakiejkolwiek organizacji, jakiegokolwiek zespołu, wymieniane są jako te cechy, które warunkują efektywność. I myślę, że można spokojnie te punkty przenieść i te elementy przełożyć na realia szkolne. Jak Państwo myślicie? No właśnie, ja chciałem wrzucić jedno zdanie, bo mam wrażenie, że Ula mówiła uroczo o tym, że korytarz coś mówi. Ja mam wrażenie, że na przykład otwarta rozmowa o tym, co mówi korytarz, to jest dokładnie trzeci punkt. Dokładnie. I to w praktyce te rzeczy, które tutaj są nazwane tak blanchardowsko albo na poziomie opisu podręcznika zarządzania, to jednak wprost przekładają się na pewne konkretne, bardzo proste, zwyczajne i takie obserwowalne w rzeczywistości szkolnej rzeczy. I do tego oczywiście zachęcamy, żeby tak o tym myśleć. Dokładnie. I kolejny slajd pokazuje dwa kolejne. Najpierw pierwszy to role zespołowe. Drodzy Państwo, w zarządzaniu wymienia się różne modele określające role w zespole. I teraz jeżeli Państwo pomyślicie sobie o swojej szkole, o swoich nauczycielach, myślę, że każdy znajdzie wśród osób, które pracują u Państwa w szkole, twórczych wizjonerów, czyli takie osoby, które są strategami, inspiratorami, są kreatywne, mają szerokie plany, bardzo z rozmachem patrzą, trochę na dużym poziomie ogólności. I to są właśnie ta pierwsza grupa. Ale też są uporządkowani taktycy, czyli takie osoby, które potrafią przekształcić wizję w działanie, dlatego że potrafią, są rozważne, są metodyczne, potrafią tworzyć i działać z planem. Na pewno przyjdzie Państwu na myśl ktoś, kto jest sprawnym realizatorem, takim typem wykonawcy, nie tylko to, co zaplanuje uporządkowany taktyk, a wymyśli wizjoner, to on to świetnie wcieli w życie. Potrzebny w zespole jest też przezorny strażnik, czyli analityk, który dostrzeże dziury w całym, który przestrzeże przed ewentualnymi błędami i porażkami. I to jest taka osoba, która tutaj ma rolę analityka ryzyka.
Kolejna rola w tym modelu, który teraz prezentuję, to dobry opiekun, czyli taki społecznik, osoba, która nie dba o realizację celu tak bardzo jak o to, by zespół działał w sposób zgrany i praca przebiegała bezkonfliktowo. Dba o, taka osoba o atmosferę, o współpracę, o porozumienie, o otwartą komunikację. Jeżeli teraz pomyślimy sobie, że takie osoby mamy w szkole, to zgrany zespół, zespół efektywny, to będzie zespół, w którym pojawią się takie osoby albo pojawią się osoby, które będą potrafiły wejść w te role. Drugi slajd pokazuje jeszcze jedno podejście, rolę w zespole według Belbina, tak zwany model Belbina, gdzie pojawia się 9 ról pogrupowanych na 3 kategorie. Pierwsze to są role intelektualne, drugie zadaniowe, trzecie socjalne. Jeżeli sobie pomyślimy o osobach, z którymi współpracujemy, na pewno przyjdą nam na myśl takie, które są związane z właśnie z taką pracą koncepcyjną. I tu jest ewaluator, taki analityk, sędzia, i innowator, ktoś, kto kreuje, i specjalista, ktoś, kto wykazuje się wiedzą, lubi precyzyjnie określać warunki. Są też role zadaniowe, i to jest lokomotywa. Tutaj troszeczkę w innym kontekście, o którym mówiła Urszula, chociaż praktyczny organizator. Dobrze. Realizator, czyli implementer, i perfekcjonista, czyli ktoś, kto skrupulatnie wykona, ale jeszcze sprawdzi w encyklopedii, w Wikipedii, czy wszystko jest jak należy, zgodnie ze sztuką. No i też są osoby, które są związane z rolami socjalnymi, człowiek grupy, taka dusza zespołu, gracz grupowy, on będzie scalał ten zespół i dbał, żeby każdy w odpowiednim momencie dobrze się czuł. Koordynator, czyli ktoś, kto jest naturalnym liderem, który pociągnie w zespół w razie potrzeby, w razie zniechęcenia, w razie spadku formy do przodu. I poszukiwać źródeł, czyli człowiek, który zna wszystkich, wie do kogo zadzwonić i z kim załatwić, żeby wszystko zadziałało. I teraz mając świadomość, że osoby pracujące, działające, mają predyspozycje naturalne wejścia do pewnych ról. To nie jest tak, że zawsze muszą być lokomotywą, że zawsze muszą być realizatorem, ale jeżeli mają takie predyspozycje, to warto odpowiednio tworzyć zespoły. Bo przecież jeżeli będzie zespół złożony z samych kreatorów, innowatorów czy wizjonerów, w zależności od modelu, to skończy się na wybujałych planach i na tym będzie koniec. Potrzebna jest lokomotywa, potrzebna jest koordynator, potrzebny jest też ktoś, kto przyniesie ciepłą herbatkę i zadba o to, żeby było dobrze. Więc żeby nam się chciało, to dobrze warto o tym pamiętać, że chcieć się chce w dobrym zespole. Jeżeli tylko mamy możliwość, to tak, dobierajmy te zespoły, żeby te role tutaj się mogły pojawić. Uśmiecham się trochę nerwowo, bo czas nam się skończył właściwie. Bardzo dziękuję, Basiu. A ja muszę dorzucić swoje jedno zdanie, bo zawsze się troszczę o to, żeby takie rzeczy, których się dowiadujemy, mogły być jakoś prosto przełożone na rzeczywistość. I ja mam dla Państwa taką rekomendację, że żeby zacząć myślenie o tych rolach grupowych od tego, że jak widzisz w swojej radzie pedagogicznej nauczyciela, który cię trochę denerwuje i nie rozumiesz, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej, to spróbuj pomyśleć o nim. Wiem, że to może się skończyć porażką, ale spróbuj pomyśleć, co on wnosi takiego, z czego mógłbyś skorzystać. I to jest w ogóle bardzo fajny krok, żeby zacząć myślenie o tych uzupełniających się rolach. Nawet jak zapomnicie, jak się Karola nazywa, to bardziej chodzi o to, że jakby ludzie mają rozmaite predyspozycje i rozmaite rzeczy wnoszą, a my możemy z tego skorzystać albo się na to złościć. No i to jest trochę nasz wybór. Muszę już skończyć, bo niedługo stracimy uczestników, ale bardzo, bardzo dziękuję naszym panelistom za udział i dzielenie się swoimi doświadczeniami i praktykami. Jeszcze raz chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić na naszą letnią szkołę dyrektorską, bo to jest właśnie to środowisko, które w taki sposób stara się dzielić praktykami, uczyć wspólnie, doświadczać, wybierać rozmaite rzeczy. Może jeszcze uda się wkleić na czat ten link do rejestracji.
Bardzo też proszę, żeby Państwo zechcieli wypełnić ankietę o odpornej szkole w latach 2020, w roku szkolnym 2021-2022 z myślą o tym, że to, co tam napiszecie, pozwoli nam lepiej zaplanować rok szkolny 2022-2023. I tym optymistycznym akcentem chcę skończyć nasze dzisiejsze spotkanie i życzyć Państwu jak najwięcej wypoczynku, jak najwięcej takiego procesu, który niektórzy mądrzy ludzie nazywają latencją, czyli takiego, w którym ty nie myślisz o tym, jaki będzie następny rok szkolny w twojej szkole, ale trochę samo się tak na spokojnie myśli i nagle, jak już przychodzi ten sierpień, to masz odkrycia. Zrobię to, zrobię tamto. Poddajcie procesowi latencji zarządzanie swoimi szkołami podczas wakacji, czego wam bardzo serdecznie życzę, jeszcze raz dziękując panelistkom i paneliście. Do zobaczenia 31 sierpnia na pierwszym webinarze Odpornej Szkoły w Nowym. To jeszcze nie będzie niby nowy rok szkolny, ale duchem będzie już zupełnie nowy. Dziękuję bardzo. Kończymy na tym. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo.